Trzech nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy et Bawara. Walo, mózg. Ten nie. O, ten to na pewno nie. Za chuda, za stara. Ta wygląda jak chłopiec. Sztuczne cycki, o nie. O, to może być chyba. Kurde, godzina czasu, zanim człowiek wybierze filmik, a potem ciach, 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 2 minuty i po sprawie. Dobra, teraz przewinąć trochę i sprawdzić, czy w połowie się nie okaże przypadkiem, że dziewczyna ma fiutka, bo tak też się zdarza. No nie ma, uff. No to zaczynamy przedstawienie. Czyli co to? Brzmi trochę jak... Moja Bawara! Zabiję. Nie wiem kogo, ale zabiję. Żywego ducha. Ty, żartownisz! Wiem, że tu jesteś! Alarm sam się nie włączył. Ostrzegam, samochód jest monitorowany 24/7. Jak cię złapię, to nogi z dupy porwyrywam. Kuję po oczach bogactwo. Człowiek się dorobił, kupił sobie lepszą furę, to nie mogą przeżyć, Janusze, że gratami jeżdżą. I bardzo dobrze, o to mi chodziło. Niech zazdroszczą, niech widzą. Niech się fama niesie, że Wojtasa stać. Już niedługo nie będę się mógł opędzić od laseczek. Mua! Jestem geniuszem. Cały Grochów dziś już huczy. Jest przy kasie Wojtas Puczyk. A co to? Szerszeń? Niemożliwe! Przecież ty nie żyjesz! Własnoręcznie oddaliśmy cię na autoszrot! Charakterystyczny strzał w gaźnik! Przełączył na benzynę. Słychać wyraźny przyrost mocy o około 2 konie mechaniczne. Pisk opon wysoki i przeraźliwy, czyli bieżnik zużyty do zera. Za dużo zbiegów okoliczności. Ktoś wyklepał szerszenia? No ale jak to możliwe przejść? Nawet Walu powiedział, że się nie da go wyremontować. Po jebnięciu poza tylną klapą nic nie przetrwało. Chyba że... Brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej, za to jedna lampa świeci mocno, a druga prawie wcale. Szerszeń! Zaczekaj! O nie! Tak łatwo mi nie uciekniesz! Co jest? Ktoś cię zatankował paliwem lotniczym, czy co? Ale idzie, no nie dogoni go chyba. Kurna, skręca. Gdzie on tam nad Wisłę jedzie? Na ryby? To nawet dobrze, tam się spotkamy. No i gdzie on się podział? Przecież do Wisły nie wjechał. Czy wjechał? Zaraz. Co to tak walczy? Kurwa mać, co tu się dzieje? O kurna, ale lipa, BMW rozjebane, zapłacisz mi za to, cfelu! Mam nadzieję, że masz OC! OC? A co to takiego? Jak to, co? Ubezpieczenie, kondonie dziurawy! Ubezpieczenie? A co to takiego? Gdybyś mi kiedykolwiek opłacił coś takiego, to bym wiedział, co to jest! Ty mówisz? Nie, kurwa, śpiewa! Ale jak? Jak to zrobiłeś? Przecież byłeś zniszczony! Została z ciebie tylko tylna kanapa! Nic więcej nie ocalało! Duchy nie potrzebują ciała! A więc jesteś dupem? Duchem? Dupem, dobrze mówisz! Ludzie mają duchy!
a samochody dupy. Czego chcesz? Zobacz, co zrobiłeś, uszkodziłeś BEM. Mam nadzieję, że da się to wyklepać. Tego niemieckiego szrota da się jeszcze wyklepać, ale ciebie nie będzie się dało, jak z tobą skończę. Ale dlaczego? Dla gówna psiego. Jak mogłeś mnie sprzedać? Tyle lat jeździłem bez zarzutu. Psułem się rzadko, max raz w tygodniu. A ty tak się odpłacasz? No ale sprzedałem Spacesonowi, to tak jakby w rodzinie zostało. No szkurwa, mać, trzymajcie mnie, bo go rozjadę, zanim se pogadam. Zaraz mi uszczelka pod głowicą pójdzie z nerw. Dziękuję bardzo za taką rodzinę. Ty wiesz, co on mi robił? Tobaku wsypywał odżywki białkowe, a raz nawet omladrenu. I to wszystko przeterminowane. Spokojnie, może się jakoś dogadamy. Za późno. Kurde, nie wyrobiłem się na zakręcie. Łysy opad. I żeby upokorzyć cię jeszcze bardziej, przejadę cię na biedzie. Ciach na LPG! O cholera, zimny silnik. Zapomniałem, jak jestem dupem, to się wolniej grzeje. O ty kurna, buziorami? Po dachu? Wracaj! I tak cię znajdę! Nie masz szans! No nareszcie! Kurna, ale się wkopałem, diabeł mnie podkusił, żeby sprzedać poloneza. Teraz mam za swoje. Nawet jak ucieknę, to i tak wie, gdzie mieszkam. Przeprowadzić się. Tylko gdzie? Jak? Za co? Zaraz to tam stoi. Uff, psy. Trudno, zostanę konfidentem, ale przynajmniej uratuję życie. Co jest? Przecież nie zatrzymywałem. Dobry panie Psiarski, pomocy! Goni mnie! Chyba chce mnie przejechać! Chwila, moment! Dokumenty poproszę. Jakie dokumenty? Nie ma czasu! O cholera, już tu jest! Na co czekacie? Strzelajcie! Kolego, o co ci chodzi? Powiedziałem dokumenty! Krzysiek, daj spokój, nie widzisz, że koleś jest kompletnie zjarany? Uff, nie trafił, pojechał sobie, ale może wrócić w każdej chwili. Ty faktycznie, zjarany jak plecy Janusza po tygodniu nad Bałtykiem. No dobra, zapraszamy do radiowozu. Dziękuję, dziękuję panie władzo.